przywitania solenizantki naszego wydarzenia. Czwarta grupa. Powiedziałbym księżniczki. Księżniczki, bo nawet świętej pamięci królowa Elżbieta nie miała takiego powitania jak ona, tak? Jest to stworzone przez Urząd Gminy Stare Babice, włącznie z Firemaxem. Przepiękny samochód dla nas, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo Sławomirowi Sumce, wójta Starej Babice, za to, że wypełnił swoją obietnicę, jak zapowiedział 5 lat temu. Firmie Firemax za to, że dokonała szybkiej, można powiedzieć, realizacji. Powiedziałbym, że to tacy rodzice, można by powiedzieć, tej księżniczki. Bo ojcami chrzestnymi to jest pani Ania Jałoszyńska z firmy Firemax i pan Jacek Kłopotowski z Urzędu Gminy, którzy to dopięli, można by powiedzieć, pod ostatni guzik. A takimi świadkami to są wszyscy radni z gminy Stare Babice, którzy przegłosowali ten, że tak powiem, zakup dla nas, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Nie wspomnieć jeszcze o księżach, którzy tak modlili się, żeby ta drabina przyszła. No i nas, strażaków, którzy tak cierpliwie czekaliśmy. Mówiłem już wcześniej na powitaniu wcześniejszym, ale te 5 lat to jest, jak się mówi od teraz, że 5 lat to jest długo, ale teraz to się mówi, że to jest bardzo krótko. Bo powiem szczerze, zorganizować zakup takiej drabiny i dopiąć pod ostatni guzik, to jest duży wyczyn. Także chciałem podziękować bardzo panu wójtowi i wszystkim pracownikom z Urzędu Gminy. Kłaniam się pięknie wszystkim radnym. No i cóż więcej, no. Witaj królowo! Chciałem jeszcze powiedzieć, że przyprowadziła cię starsza siostra Frania w krainę marzeń, jaką jest gmina Stare Babice. Udostępnia ci cieplutkie miejsce na garażu, wygrzane, obok siostry Skani. Masz też rówieśników swojego wieku, to jest mały Hilux i duży Manik. Ale też i na garażu jest twój wujo Iweko, technik, który będzie nad tobą też czuwał. Także jeszcze raz, witaj. Szanowni Państwo, drodzy duchowie, druhny, tylko powiem tak, Bogu na chwałę, ludzie na pożytek. Ten sprzęt niech wam służy i nam, mieszkańcom gminy Stare Babice, całemu powiatowi, niech pomaga w ratowaniu życia i zdrowia. A jak ktoś powie, że marzenia się spełniają, to powiem, marzenia się spełnia. I to marzenie, które było dziełem druhów ze Starych Babic, dzisiaj zostało spełnione, ale to dzięki ich cierpliwości, pracy i temu, co największe to w sercu, które wkładacie na co dzień w ratowanie życia i zdrowia nas, mieszkańców. Więc ja wam dziękuję i chylę czoła przez waszą pracę. Dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. To teraz jeszcze zadośćuczynienie zrobimy. Ksiądz proboszcz prałat Grzegorz Kozicki poświęci nas, naszą księżniczkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami, pracą swoich rąk i poprzez różne gałęzie techniki człowiek współdziała ze Stwórcą, aby ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny, tym samym udoskonala dzieło stworzenia, przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełniania Chrystusowego nakazu służenia potrzebującym w potrzebie, korzystając z różnych wynalazków dokonanych dla naszego pożytku, na potrzebę tych, którzy oczekują wsparcia i pomocy. Błogosławmy Boga i nieustannie oddawajmy Mu chwałę, bo On jest prawdziwą światłością. Módl.
Korzystając, chciałbym w imieniu wszystkich parafian, wszystkich tych parafii, które tutaj Bogu gromadzą się, podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, aby to bezpieczeństwo było jeszcze większe, nie tylko w naszych gminach, nie tylko w naszym rejonie, ale także tam, gdzie potrzeba nieść tą pomoc człowiekowi. Gratuluję strażakom, składam na ręce komendanta właśnie te życzenia i podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do tego, że ten szczególnie oczekiwany pojazd znalazł się tu w Babicach. Witam wszystkich radnych zgromadzonych tutaj przed naszą remizą, zaprzyjaźnione jednostki Ożarów, Izabelin, Laski, Zaborów, Piastów, który chyba nawet odjechał już. Co? Jak to się otwiera? A ja właśnie nie wiem, kogo mam oblewać? Samochód czy pewnie? Samochód! Samochód i wyleza! To, ta umiłeś! Chuj! O, to jest dobre, a mój to chuj! Burmistrz miał lepne, czy... Lampkę szampana dla wszystkich! O, tak teraz dajcie jakąś wodę. Głosu kapłanem.